Po co kotu ogon? Czyli kilka faktów na temat kociego ogona. Ogon jest jednym z tych najcharakterystyczniejszych elementów ciała kota, no może poza jego głową, ponieważ widzimy, że ten kot używa tych ogonów dosyć szeroko. Głównymi zastosowaniami, można powiedzieć, ogona jest utrzymywanie równowagi, bardzo ważnej rzeczy, jeśli chodzi o nasze koty, oraz komunikacja. Pamiętajmy, że kot, nie mogąc mówić tak jak my, używa do komunikacji między innymi swojego ogona i potrafi robić to w bardzo skuteczny sposób. Ale zacznijmy od tej równowagi, ponieważ właśnie dzięki niemu, między innymi dzięki niemu, kot jest w stanie balansować na przykład na dużej wysokości, na jakichś wąskich balustradach, gałęziach, może oddawać dalekie, wysokie i bardzo celne skoki, chociaż nie do końca to się zawsze udaje, ale właśnie to ogon razem na przykład z błędnikiem w uchu środkowym pozwala kotom na chodzenie w miejscach i po rzeczach, po których my nie bylibyśmy w stanie chodzić. To jest taki odpowiednik tyczki, którą mają na przykład linoskoczkowie, ludzie, żeby mogli lepiej zbalansować swoje ciało. Kot ma do tego ogon, ale ten ogon pozwala również na łatwiejsze poruszanie się, szybkie poruszanie się, skręcanie. I na takich płotach, drzewach, ale też na przykład, kiedy kot biegnie i chce gwałtownie skręcić. Również nie musi jakoś mocno zwalniać, żeby na przykład szybko skręcić przed uciekającą myszką. Taki ogon potrafi mu w tym mocno pomóc, ponieważ on właśnie potrafi zniwelować te problemy, jakie powstają, kiedy chcemy ostro skręcić. My, nie mając tego ogona, no nie mówiąc o tym, że poruszamy się na dwóch nogach, no nie mamy takiej sprawności, zwrotności jak koty. Dodatkowo, jeśli chodzi o równowagę, to ten ogon bardzo pomaga kotom, kiedy na przykład z czegoś zeskakują albo też raczej spadają. Ponieważ dzięki właśnie temu ogonowi, ponieważ właśnie dzięki ruchom tego ogona, kot jest w stanie spadać na cztery łapy. To nie tylko zmysł równowagi, to nie tylko jego gibkość, szybkość, ale też ogon. Ogon, który pomaga kotom oczywiście odzyskiwać odpowiednią pozycję w locie, dzięki czemu koty przeważnie spadają na cztery łapy. Nie zawsze, no ale jednak z reguły im się to udaje. Jeśli chodzi o komunikację, to musimy powiedzieć, że tak jak wspominałem, to koty dzięki tym ogonom są w stanie się komunikować i z innymi kotami, ale też z nami, z opiekunami, kiedy oczywiście jesteśmy w stanie odczytać znaczenie ruchu, pozycji tego ogona. Zacznijmy od tego, że gdy koci ogon jest lekko uniesiony, a jego koniuszek jest lekko zagięty, to jest wyrażenie zainteresowania, ciekawości. Gdy koci ogon jest owinięty wokół łap, kiedy kot siedzi, może to być oznaka spokoju, takiego relaksu, przyjacielskiego nastawienia, ale też może być to oznaka dystansu. Kiedy na przykład kot patrzy na nas intensywnie, na jakiś obiekt i widać po pyszczku kota napięcie, to kot jest czujny i on coś obserwuje. Gdy koci ogon jest skulony pod brzuchem, oczywiście jest to niestety oznaka strachu. Gdy koci ogon ściśle przylega do ciała, pyszczek kota jest napięty, wówczas kot może cierpieć. Do tego, jak jest zwinięty, no to oczywiście coś bardzo negatywnego. Gdy koci ogon jest tak swobodnie opuszczony, całkowicie albo do połowy, jest to oznaka spokoju. Ale wtedy ogólnie kot cały jest rozluźniony. Musimy pamiętać, że kiedy czytamy to, co kot przekazuje, nie możemy tylko patrzeć na ogon. Musimy patrzeć również na inne części ciała kota. Na jego pyszczek, na, można powiedzieć, jego całe ciało. Gdy ogon kota jest uniesiony, wygięty w łuk, sierść jest nastroszona, to oczywiście jest to agresja defensywna. Tutaj należy pamiętać, że nie jest to tylko defensywa, ponieważ ta defensywa może szybko przerodzić się w atak, ponieważ niekiedy najlepszą obroną jest właśnie atak. Gdy natomiast koci ogon ma taki kształt odwróconej litery U, wtedy najczęściej jest to oznaka chęć do zabawy.
że kot chce poszaleć. Niekiedy w sposób taki szalony, no wiemy, że koty niekiedy wpadają w szał zabawy i wygłupów, i biegania, i niszczenia, i wielu, wielu innych rzeczy, no ale to jest taka oznaka, że właśnie kot jest właśnie na etapie, że bardzo chętnie by się z nami pobawił. Pamiętajmy, że to nie jest wszystko. Między innymi kolejnymi rzeczami, jakie warto pamiętać na temat kociego ogona, jest to, że choć nie posiada tak dużych zdolności jak na przykład kocie wibrysy, żeby móc być takim czujnikiem, co się wokół niego dzieje, takim czujnikiem, który działa na dotyk, to jednak i ogon kota posiada tego typu możliwości. Dzięki niemu kot też jest w stanie zaobserwować przez ten dotyk, co jest wokół niego. Nie tak dokładnie jak przez wibrysy, ale jednak te możliwości istnieją. Może teraz takie dwa słowa na temat samego ogona. Ponieważ oczywiście ogon jest odcinkiem kociego kręgosłupa i może on liczyć od kilkunastu do nawet 28 kręgów. Dlaczego jest taka różnica? Ponieważ nie wszystkie koty mają ogony długie. Są pewne koty, które mają krótkie ogony i w wyniku mutacji, jakie dochodzą w przypadku tych kotów, ich ogon jest skrócony. Wiemy, że są niektóre koty, które mają ten ogon o wiele krótszy. W ich przypadku ta zwinność, ta możliwość komunikacji jest ograniczona, tak samo jak w przypadku kotów, które z jakichś powodów straciły ogon. Tutaj może od razu powiem, że kot, który stracił ogon, jest kotem o niższych możliwościach, jeśli chodzi o poruszanie się. Tutaj jednak bycie tym wsparciem, jeśli chodzi o równowagę, jeśli chodzi o szybkie poruszanie się, o skakanie, spadanie na cztery łapy, czy też poruszanie się po wąskich rzeczach, na przykład po balustradach, ogrodzeniach, jest mocno ograniczone. I niestety niektóre koty, na przykład takie jak japoński bobtail, mogą mieć kilkanaście kręgów ogonowych, dodatkowo mających zredukowaną długość. Są też koty, które w ogóle nie mają ogonów, na przykład Manx. Mają trzy kręgi ogonowe, no ale one są niewidoczne. W miejscu tego ogona jest wręcz takie wgłębienie. Pamiętajmy, że my też mamy pozostałość po przodkach, czyli kość ogonową, która świadczy o tym, że no, nasi przodkowie jeszcze mieli ogony, a my tych ogonów obecnie nie posiadamy. No ale to może tyle o samej fizjologii. Pamiętajmy, że ogon dla kota jest bardzo ważny, jeśli chodzi o poruszanie się, takie codzienne życie i jeśli chodzi o komunikację. Te właściwości czuciowe są o wiele mniej ważne. Pamiętajmy, że jeśli nasz kot ma problemy z ogonem, no musimy iść do specjalisty. A kot, który tego ogona nie ma albo ma krótszy ten ogon, na przykład w wyniku jakiegoś wypadku, ma jednak ograniczone możliwości, jeśli chodzi o poruszanie się, jeśli chodzi o to życie. I o tym musimy pamiętać. Przepraszam, że wczoraj mnie nie było. Niestety ten materiał miał być wczoraj. Niestety się nie udało z względów, jakie Wam opisałem w poście. Mam nadzieję, że będzie już lepiej. Dzisiejszy materiał jest troszkę chaotyczny, między innymi ze względu na to, że jeszcze do końca do siebie nie doszedł. Ale na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.